Dominik Ulejczyk to młody mieszkaniec Będzina, który może pochwalić się sporymi sukcesami w turniejach skrable. Jego przygoda z grą wymyśloną przez Alfreda Bat'a zaczęła się od wizyty na szkolnym kółku skrablowym. Zaczęło się od tego, że w piątej klasie szkoły podstawowej podeszła do mnie koleżanka z klasy niżej i zapytała mnie, czy nie poszedłbym na takie kółko skrablowe, które Nauczycielka tam prowadzi. i Ja się zgodziłem. Opiekunem koła działającego w gimnazjum numer jeden w Będzinie jest Iwona Skubis. To właśnie ona zauważyła potencjał drzemiący w Dominiku. Ona kupiła te skrable ze swoich pieniędzy, opiekuje się nami, jeździ z nami na wszystkie turnieje. Jest bardzo fajną nauczycielką. No, cały czas z nim jeździ na te turnieje, także jesteśmy też się z tego cieszymy, bo no, my byśmy no, nie mogli mu tyle, tyle czasu poświęcić na to też. Korzyści płynących z gry w Scrabble jest wiele. To nie jest tylko dobra zabawa. Fajne jest to, że można się wiele nauczyć. Nauczyłem się przede wszystkim ortografii języka polskiego, trochę matematyki, bo trzeba liczyć, dodawać, mnożyć i trochę trzeba myśleć taktycznie. Na pierwszy turniej skrablowy Dominik pojechał w 2014 roku. Nikt wtedy nie spodziewał się jeszcze, że ta gra stanie się dla Dominika pasją. Z początku syn chodził, to było takie zainteresowanie. No, a później jak zaczął jeździć, odnosił, zaczął odnosić te sukcesy. To bardzo fajnie, teraz się cieszymy bardzo z tego. Na swoim koncie Dominik ma już sporo sukcesów. Kolekcja dyplomów i pucharów wciąż rośnie. Młody zawodnik najbardziej cieszy się ze swojego ostatniego zwycięstwa w Warszawie, gdzie wśród gimnazjalistów nie miał sobie równych, a w klasyfikacji generalnej wyprzedzili go tylko tegoroczni maturzyści. Międzyszkolny turniej to był. Grałem w tamtym roku i w tym. I w tamtym roku zajęłem drugie miejsce w kategorii gimnazjum, a w tym roku pierwsze. Rodzice Dominika cieszą się z sukcesów syna i tego, jak pomimo choroby rozwijał swoje zamiłowanie do skrabli. No Dominik się zmagał z taką chorobą, która się nazywa młodzieńcza skolioza idiopatyczna. No miał operację, no dużo przeszedł i tak jak mówię. Nie będzie mógł pracować fizycznie. Dlatego myślę, że fajne jest to, że się zajął tymi skrablami. Bo myślę, że pod tym kątem będzie mógł się tym zająć w przyszłości. Dominik również poważnie myśli o skrablach. W przyszłości chciałby zostać sędzią polskiej Federacji Skrabl. Martyna Daczkowska, kanał 99.